W kolejnej części konferencji prasowej moim Państwa gościem Bartosz Jaroch. Bartku, długo kazaliście dzisiaj czekać na to, ażeby wreszcie otworzyć wynik tego spotkania, ale jeśli za każdym razem ma to tak się kończyć, to chętnie to bierzemy. Tak, myślę, że od pierwszej minuty byliśmy stroną przeważającą i wiedzieliśmy, że kwestią czasu będzie, jak te sytuacje będą i wierzyliśmy do końca, że uda nam się strzelić tą zwycięską bramkę. Mecz był absolutnie pojedynkiem walki twardej, męskiej i stanowczej. Tego spodziewaliśmy się i z takim nastawieniem też wychodziliście dzisiaj na boisko. Tak, wiedzieliśmy, że tu nie możemy odstawić nogi, tu musimy walczyć. Wiedzieliśmy, że to będzie cięższy nad mecz od tego z UKS-em. Musieliśmy zostawić też kawał serca na boisku i to dało nam efekt. Było kilka szans, było kilka okazji, także i w pierwszej połowie, ażeby to spotkanie troszeczkę uspokoić, ale gdzieś brakowało tej kropki nad i. No, brakowało nam chyba takiej, nie wiem, chłodnej głowy, czy jak to nazwać. Były te sytuacje, ale koniec końców fajnie, że udało nam się strzelić tą bramkę i zwyciężyliśmy. Jeśli chodzi o nasz dystans do Olsztyna, zmniejszamy go do 2 punktów, łapiemy kontakt i co najważniejsze, już możemy myśleć z większym optymizmem o tych drużynach, które znajdują się nad Olsztynem. Tak, no my do każdego meczu podchodzimy tak samo. Z meczu na mecz chcemy wygrywać, chcemy grać coraz lepiej, chcemy podnosić nasze morale i nic, no mamy kolejne mecze i w kolejnych meczach będziemy chcieli udowodnić, że jesteśmy dobrą drużyną. Te rzuty wolne w Twoim wykonaniu stają się absolutną Twoją etykietą markową z takim znaczkiem oryginalności. No fajnie, że to wpada, no to jest taki plusik, mały plusik, że te bramki strzelam, no, i pomagają one drużynie w zwycięstwie. Drodzy Państwo, moim Państwa gościem Bartosz Jaroch, autor zwycięskiej bramki. Mogę jeszcze jedno? Możesz, oczywiście. Chciałbym dedykować tą bramkę.